Gdybyś stanął przed nim dzisiaj, to co byś mu powiedział? Miło cię widzieć? Przepraszam? Wybacz? Myślisz o miejscu, do którego trafisz? Piekło albo niebo stają się realne. Liczysz na cud? To może czyściec? Jak myślałem sobie kiedyś o czyśćcu, to ukułem sobie takie porównanie, że to jest tak, jakbyś czekał na lotnisku na kogoś, kogo kochasz i wiedział, że strasznie dałeś ciała, że potwornie nabałaganiłeś i wiesz, że ten ktoś przyleci i że on będzie i że pewnie ci przebaczy, ale to, co przeżywasz stojąc i czekając, to jest czyściec. To jest konfrontacja miłości, która jest gotowa do przebaczenia z taką samoświadomością, jak bardzo dałeś ciała. Wiesz co, jeden element bym zmienił w tym obrazie, mianowicie ta osoba już wysłała esa z przebaczeniem. Czy ty już wiesz, że przebaczyła? Już nie ma niepewności, tak, czy przebaczy, czy nie. Tylko, że w tej świadomości, że przebaczyła, ci jeszcze w to wszystko urosło w ogóle. Nie? Bo wiesz, że przebaczyła nie dlatego, że coś zrobiłeś, nie dlatego, że ją przepraszałeś, tylko przebaczyła z wielkoduszności. O kurczę, i w tej sytuacji zacząłem jakby iść dalej tym tropem i myśleć sobie, że może niektórzy by woleli, żeby nie przebaczyła, bo wtedy, bo ta świadomość takiego dobra, z którym się spotyka to twoje zło, jest taka irytująca, prawda, że no, co ty mi tak przebaczasz, po prostu uderz mnie w twarz, tak, zrób mi jakąś krzywdę, ja chcę odczuć karę, będę wtedy wiedział, że nie tylko ja jestem zły, ale również ty, bo mnie bijesz, tak? Sprawiedliwość się to nazywa. Wiesz, no, nam by było prościej ze sprawiedliwością pod warunkiem takim, że mielibyśmy fory jakieś. Nie? W tym sensie, że gdyby to, co robimy dobrego, wystarczało na zbawienie, to byśmy powiedzieli tak, nie chcemy przebaczenia. Zbaw nas na podstawie tego, cośmy tak zrobili. Natomiast sytuacja, zdaje się, jest odwrotna. To znaczy, my mamy mało takiego konkretu do dania bardzo często, natomiast sporo rzeczy do przebaczenia. Czasami sobie myślę tak, że to jest nawet bardziej niż Boże przebaczenie w tym momencie, które jest problemem, ile przebaczenie sobie. Czyli ja muszę sobie bezwarunkowo przebaczyć. I dopóki tego nie umiem, to jest czyściec. Czyściec. Trudno jest mi puścić wodę fantazji na ten temat. Jest to dla mnie bardzo abstrakcyjne. Oczywiście mogę bazować na tym, co jest napisane, co zostało na ten temat napisane i kojarzyć to z ogniami, z wielką, jasną przestrzenią. Natomiast no nie jest to myślenie moje. Wiemy, że jest on przejściem do nieba. Natomiast mi, człowiekowi, który jest póki co tutaj na ziemi, jest trudno myśleć o tym, że to naprawdę jest. W kategoriach właśnie takich abstrakcyjnych, ale ziemskich, tak bym określiła to, co działo się w moim życiu. Mnie przede wszystkim te moje doświadczenia zmusiły do pokory. Do tego, że życie nie jest czymś trwałym, danym na zawsze. Tylko nagle z dnia na dzień zaczęłam się borykać z śmiertelną chorobą. Właściwie każdego dnia balansować na granicy życia i śmierci. O matko, to jest chyba najtrudniejsze. Ale to jest konieczne, dlatego że zdolność do przebaczania jest potem potrzebna, żeby przebaczyć wszystkim innym, którzy jakoś mnie skrzywdzili. Zastanawiam się, dlaczego to jest tak trudne przebaczyć sobie. Dlaczego w nas jest cały czas to coś, co powoduje, że ten czyściec trwa. To znaczy ten oskarżyciel, który mówi, ale jednak nie jesteś fajnym kolegą. No jednak to nie było dobre. Sprawiedliwość. A może też taka chęć, żeby jednak nie być zbawionym. A dlaczego nie być zbawionym? Żebym się sam zbawił.
Żebym się sam zbawił? Tak. Przecież to jest najbardziej absurdalny koncept, jaki sobie można wyobrazić. Ale usiądę i się zbawię. Ale ciągle próbujemy, nie? Wracając do samego czyśćca i do jego obrazów. Bo one jednak są bardzo ważne w naszym przeżywaniu religijności. Jak popatrzysz sobie na to, co się śpiewa, co się mówi i o co się modli w kościołach, to można wyobrazić sobie czyściec jako takie wielkie po prostu grillowanie tych grzeszników, do których raz przy okazji większych świąt kościelnych albo odmówionych różańców pada Matka Boska i polewa to wszystko szlauchem z zimną wodą. To wtedy po prostu paruje, jest chwila ulgi, ale później znowu się to rozkręca. Obraz ognia to po pierwsze, obraz udręki, te wszystkie duszyczki czyśćcowe, które przychodzą do nas machają kajdanami i mówią tam za mnie, nie za mnie, się siostro modli i generalnie my się ich boimy prawie, że. To jak to jest? Ten czyściec, o którym mówiliśmy na początku, jest doświadczeniem pozytywnym. Ten czyściec, o którym mówimy teraz i o którym słyszymy i śpiewamy, to jest przedpiekle, a nie czyściec. Pozytywnym, acz bolesnym. Co do tego się zgódźmy. To jednak nie jest takie fiu. To boli. Znaczy, zderzenie się z przebaczającą miłością sprawia, że ja muszę wyskoczyć z egoizmu. Co może trochę być nieprzyjemne jednak. Natomiast skąd te obrazy? Z jednej strony jest przekonanie rzeczywiście, że to nie jest prosty proces. Znaczy, że to kosztuje. Ale z drugiej strony była potężna pokusa duszpasterska, żeby uczynić z tego narzędzie wychowawcze. Czyli żeby postraszyć czyśćcem. Człowieku, jak się nie będziesz dobrze nawracał tu i pokutował za swoje grzechy, to cię tam dorwą. W związku z tym, jak będziesz ładnie pokutował i ładnie tutaj się nawracał, to może cię to ominie. To jest sposób na motywowanie tak naprawdę tych, którzy żyją. Tyle, że znowu trochę perwersyjne jednak. No bo to jest więzienie. Tak. Bo to jest resocjalizacja. Ale cały czas w tych obrazach czyśćca pojawia się jednak płomień. Coś, co pali. Że tak. W Meksyku, pamiętam, widziałem takie figury w kościołach, tam są prawie wszędzie, takiego faceta półnagiego, który wyłania się z takiej czary ognia po prostu. I na dole ten facet ma dziurkę, żeby tam rzucać pieniądze na msze za zmarłych. I ten ogień cały czas jest gdzieś obecny. Metafora oczyszczania złota w tyglu. Ona wyrasta, ma korzenie biblijne. Wyrasta stamtąd i ona jest też bardzo fajna w tym sensie, że tam są dwie rzeczy jednocześnie. Znaczy jest ten proces, w który ktoś musi dać energię z zewnątrz, nie? Bo złoto się samo nie oczyści. Ktoś musi tam podpalić, skądś musi iść energia. Pan Bóg podpala? Pan Bóg inni, dobro w ogóle. To jest bardziej złożone, bo my się modlimy za tych, którzy są w czyśćcu, tak? Czyli pompujemy do nich dobra, czyli grzejemy tam. I po to są msze za zmarłych, gregorianki, wypominki i wszystkie inne duszpasterskie wynalazki. Więc to działa, nie? To znaczy my pod tym kotłem podgrzewamy. Znaczy co, my ogień rozkręcamy? No ale co ty mi takie rzeczy mówisz? No, to znaczy co, ja teraz zamawiam msze gregoriańską, żeby mojego dziadka bardziej bolało? Czekaj. Mówimy wewnątrz pewnej metafory. No. Znaczy tutaj, jeżeli założymy, że złota nie boli, tak? No złota nie boli, bo ono zakończeń nerwowych nie ma, proszę księdza. No właśnie, metafora, nie możemy metafory ciągnąć w nieskończoność, bo powariujemy. W związku z tym, wewnątrz metafory z wytapianiem mamy sytuację, w której ciepło jest dostarczane z zewnątrz i rozdziela się złoto od zanieczyszczeń, tak? Mhm. Na końcu tego procesu możemy odlać złoto, które jest już takie, jakie ma być. Inne porównanie, matka, dziecko wraca z podwórka, szczotka ryżowa, matka przykłada energię, zeskrobuje błotko z dziecka, żeby mogło usiąść do kolacji. Dokładnie. I teraz, ten człowiek, który umarł, jest dość mocno bezradny, jeżeli chodzi o produkcję dobra. On nic nie może. Dlaczego? A w czyśćcu nie może być fajny dla innych, co są w czyśćcu? No ale czyściec to jest wydarzenie, które się dokonuje dość indywidualnie jednak. Czyli ten moment oczyszczania jest indywidualny, każdy jest ten sam. Tak, dlatego, że to jest jego droga. Jeszcze nie ma sądu ostatecznego, on dopiero przyjdzie. To znaczy tu ten wymiar pełnej wspólnoty jest możliwy właśnie dopiero wtedy, kiedy on się oczyści, ten człowiek. W związku z tym on pozostaje w sytuacji, w której musi być dopompowany. To jest następny moment tak naprawdę bolesności tego. Bo jego bezradność jest wobec Boga z jednej strony i wobec ludzi z drugiej strony. Znaczy on teraz myśli sobie tak, kurczę, ci moi krewni, których generalnie jednymi gardziłem, innych krzywdziłem, innych olewałem, teraz w ogóle się za mnie modlą i jakby nie to ich dobro, to ja bym tu tak...
To wszystko jasne, ale dlaczego Pan Bóg nie może uzupełnić tego, tej kwoty, której brakuje? Dlaczego jakby On stoi i się przygląda i oczekuje, że my się będziemy modlić za tych zmarłych, że my będziemy zamawiać te msze, że my będziemy podpompowywać, jak to mówisz, wdmuchiwać to powietrze, które ten proces przyspieszy? Dlaczego On nie może spłacić naszych długów? Bo z jednej strony już to zrobił w Chrystusie. Znaczy ten proces byłby w ogóle niemożliwy bez wcielenia, bez Chrystusa, bez śmierci, bez zmartwychwstania. Po drugie, podstawowe dopompowanie to jest dopompowanie przez Chrystusa. Po trzecie, my jednak jesteśmy w relacjach z innymi. Wyłączenie innych z tego procesu byłoby dziwadłem trochę. To jest ludzkie, to znaczy nam brakuje ludzkiego dobra, wypracowanego wewnątrz relacji z innymi, tak? To dobro przychodzi także z tych relacji. A jak się ktoś nie modli za dusze w czyściu cierpiące, to co z tymi duszami? To robi to za niego Kościół. Proszę zwrócić uwagę, że my jednak uparcie w ogóle i z wielkim zacięciem modlimy się w każdej Eucharystii za wszystkich zmarłych. I odmawiacie przyjmowania intencji za zmarłych, za których nikt się nie modli, ponieważ za wszystkich zmarłych modli się Kościół. No, tu dochodzimy do pewnej perwersyjnej strony rzeczywistości, a mianowicie przyjmowania intencji za zmarłych, ale to jest kwestia jednak organizacji życia kościelnego i utrzymania duchownych. Moim zdaniem... Wiesz co, no, ale to właśnie powiedz. To jest perwersja. To znaczy, przyjmowanie intencji za zmarłych? Nie, no to, że ksiądz utrzymuje się z pieniędzy, które bierze za odprawianie mszy świętej. A to z czego miałby się utrzymywać? Powinien mieć pensję. Zwyczajnie, normalnie urządzoną przez wspólnotę, w której posługuje. Ja zastanawiam się, wiesz co, bo nad tym by można oczywiście dyskutować i to jest jeszcze jeden obszerny temat. Ja się zastanawiam, czy myśmy z kolei nie zdewaluowali, to jest chyba to słowo, którego chcę użyć, bo nie chcę użyć mocniejszego, kwestii modlitwy za zmarłych. Kiedy patrzę na przykład, co się dzieje z rzeczywistością, która się nazywa wypominki. Przepraszam, to jest może straszne, bo ja widziałem wypominki, które były rzeczywiście odprawiane tak, jak trzeba. To znaczy siedziałem w kościele, słuchałem padających kolejno nazwisk tych zmarłych, którzy gdzieś tam potrzebują mojego wsparcia, bo akurat się być może oczyszczają. I miałem takie poczucie, że kiedyś ktoś wyczyta moje nazwisko. Że ktoś będzie tak samo siedział w kościele, jak ja siedzę i nagle padnie moje nazwisko. Że będzie kiedyś msza za zmarłego Szymona. Że to jakby tak nieprawdopodobnie urealnie. Ale z drugiej strony, jak pojawia się okazja, żeby wziąć parę złotych i przedłużyć na przykład wypominki na cały rok i wciskając je do modlitwy powszechnej w niedzielę między jedno a drugie wezwanie, robiąc 10-minutową recytowankę, byle tylko szybciej, bo wszyscy wiemy, o co chodzi, to chyba bym się podpisał pod twoim postulatem. Bo z czegoś, co powinno być piękne, wspierania naszych braci, którzy nie są żadnymi duszyczkami, tylko są ludźmi, którzy potrzebują naszego wsparcia w tym momencie, w ważnym momencie życia. My robimy sobie główne źródło dochodu w kościele. Znaczy w ogóle łączenie tak ściśle pieniędzy i rzeczy duchowych jest jednym z, moim zdaniem, z lepszych pomysłów diabła. Bowiem te rzeczy mają wtedy tendencję do spływania w perwersję. Okej, okay. A powiedz mi, jaka jest rola Matki Boskiej w czyśćcu? Bo nie na darmo powiedziałem o tym szlauchu i o tym, że ona tam polewa, ponieważ bardzo często właśnie tak się w pobożności widzi, że jakby no człowiek płonie, a Matka Boska jest kimś, kto przechodzi przez czyściec i przynosi mu ulgę. Jak to działa, jeżeli to jest prawda? Znaczy, z jednej strony mamy znowu niezbyt szczęśliwe przesunięcia, mianowicie w momencie, w którym Chrystus coraz mocniej był w niektórych wiekach przedstawiany jako jednak sędzia bardziej zagniewany niż miłosierny. Tak, on był nieustannie nadąsany po prostu na ludzi, którzy i tak nie mogli doskoczyć do tej poprzeczki, bo nie mieli całej tej dokładnie wiedzy. Dokładnie. To trzeba było gdzieś ulokować Boże miłosierdzie. Aha, i nim została Matka Boska. Niestety tak się działo. Natomiast od strony pozytywnej to jest jeszcze cały obszar tych, którzy już są po czyśćcu. Czyli tak naprawdę doszli do pełni tego, kim mają być przed Bogiem. W związku z tym mają możliwość teraz oni z kolei pompowania ze swej strony. I okay. W nas, i w tych, którzy są w czyśćcu. Czyli teraz święci mogą modlić się za tych, którzy są w czyśćcu. Zdecydowanie tak. Teraz jeżeli Maryja jest ikoną Kościoła w takim, nie, najbardziej podstawowym sensie, to znaczy ona jest realizacją tego, czym Kościół jest. Jak my widzimy Maryję w czyśćcu,
z ulgą dla tych, którzy cierpią, to tak naprawdę w tej Maryi widzimy i Matkę Bożą, Marię z Nazaretu, Matkę Jezusa Chrystusa, i widzimy tam Kościół. Znaczy to jest ikoniczne. Rozumiem. Za każdym razem. Bo my byśmy mogli wymieniać, że za Matką Bożą poleciał tam święty Piotr, a za świętym Piotrem poleciał tam jakiś, nie wiadomo, jakiś święty z któregoś tam wieku, o którym już nikt nie pamięta. I oni to robią to samo. Z tymi świętymi, że pozwolę sobie na dygresję, o których nikt nie pamięta, to kiedyś ukułem sobie, wiesz co, jeszcze będąc ministrantem, taką roboczą teorię, że jak chce się coś załatwić ze świętymi, bo jak powiedziałeś sam, oni się modlą za nas tu na ziemi, to najlepiej załatwić jakiegoś takiego, o którym nikt nie słyszał i się nikt do niego nie modli. Dokładnie, on jest najmniej zajęty. Niestety to nie do końca się sprawdza, bo się okazuje, że w sprawie rzeczy zgubionych i tak zawsze najskuteczniejszy jest święty Antoni. Nie wiem, jak to działa, ale z tymi mało zajętymi świętymi, to ja mam też takie poczucie, że oni tak z wdzięcznością nawet to przyjmują, że ktoś się do nich z petycją zwrócił. No, ja myślę, że my ciągle mamy taką pokusę, żeby omijać myślenie w kategoriach Communio Sanctorum, czyli do tej szerokiej wspólnoty, do świętych obcowania. I czyściec jest takim miejscem, w którym się zbiegają działania. To znaczy z jednej strony zbawcze działanie Boga, które w ogóle umożliwia czyściec z jednej strony, to znaczy to, że ten człowiek nie ląduje daleko od Boga. Zasługi Chrystusa związane z krzyżem i zmartwychwstaniem, czyli początek Kościoła tam się znajduje. Modlitwa tych i wstawiennictwo tych wszystkich, którzy już osiągnęli chwałę nieba, i modlitwa tych wszystkich, którzy są jeszcze na drodze. To się zbiega tam. To bardzo ważne miejsce, ten czyściec, a raczej stan. Stan raczej chyba niż miejsce. W którym miejsce. Każdy z nas osobiście tego... Bo jeżeli byśmy powiedzieli miejsce, to zaraz zapytamy się, gdzie jest. Gdzie jest i jak to jest możliwe, że wszyscy tam jesteśmy w jednym czasie, skoro to tak właśnie wyglądało, a nie inaczej. Powiedz mi, jak było z tymi, którzy umarli przed Chrystusem? Oni też mieli czyściec? A, i tu dochodzimy do sytuacji, w której jest taki wynalazek teologii żydowskiej pod tytułem Szeol. To znaczy otchłań, w której się przechowuje umarłych. Zatoka. Nimbus. Tak, tak, tak. Tak mówiono, że dzieci magazyn. Zmarły przed chrztem. Magazyn. Pamiętam, że któryś teolog mówił o tym w dawnych wiekach, że co robią tam zmarli, to było, że intensywnie odpoczywają. No albo przeżywają fakt, że są martwi, nie mogą robić nic innego. A to jest koszmar. Bo to jest jak ze snu koszmarnego, w którym gonią cię, a ty nie możesz się ruszyć. A to trochę chyba tak jest, dlatego że jeżeli popatrzymy na te wątki, w których Szeol się pojawia w Starym Testamencie, to tam będzie, któż cię wysławia w otchłani? Nikt. Tam się w ogóle nic nie dzieje. Tam nawet Boga się nie wysławia. A to jest jakaś koszmarna niesprawiedliwość znowu. No jakby Jezus przyszedł 100 lat wcześniej, to by oszczędził cierpienia takiej ilości ludzi. Pytanie, czy to jest cierpienie? No jeżeli ktoś mnie goni, a ja nie mogę uciekać, to jest to cierpienie bez dwóch zdań. Chyba że jest się na dobrych środkach przeciwbólowych i generalnie to nie... Czyli to był rodzaj jakiejś komy, jakiejś takiej śpiączki. Bóg pompował w nas chyba raczej tak. Anestetyki różnego typu? To jest bardziej typu? Przechowalnia. To jest bardziej przechowalnia. To znaczy tam nie ma znaku, nie? Bo my byśmy zaraz ustawiali coś takiego, że albo to jest miejsce cierpienia, albo to jest miejsce pozytywne. Bo my myślimy ciągle piekłem. Tak, piekłem. A to jest stan oczekiwania. Są takie rzeczy, na które czekamy po prostu w miarę obojętnie. Bez jakichś... Być może to jest bardziej ten stan. Oczywiście... Czyli czyśćca tam nie było? Nie, nie, nie. Musi być wstąpienie do piekieł. I po wstąpieniu do piekieł mógłby się uruchomić wyprowadzenie. Jak Pan Bóg to wszystko musiał przemyśleć po prostu w momencie, w którym pojawił się grzech? Jak to wszystko zorganizować? Tu zatoka, tu czyściec, tutaj piekło, tu niebo, tu taki sąd, tu inny sąd. Ja myślę, że wyobrażasz sobie, że ten cały departament po prostu usiadł planistyczny i powiedział, okej, w takim razie realizujemy plan C. Dali ciała, poszli po to jabłko, w związku z powyższym odpalamy projekt Zatoka, odpalamy projekt Czyściec i te wszystkie pozostałe projekty. To znaczy, to jest wbudowane w człowieka od samego początku. I tylko grzech to uruchamia. Bo gdyby grzechu nie było, nie? Gdyby grzechu nie było, to nic z tych rzeczywistości się nie uruchamia. Co więcej, nie ma śmierci Chrystusa na krzyżu. Nie ma zmartwychwstania. Panie Boże, przepraszam, ale chyba nie powiedzieliśmy nic aż takiego. W związku z tym my funkcjonujemy wewnątrz pewnej rzeczywistości, która jest zapodmiotowana, zabudowana w nas. Mój lęk przed czyśćcem, wzmacniany przez różnego typu pieśni kościelne oraz płomienie sączące się z obrazów, troszeczkę zmalał albo wręcz ustąpił w momencie, w którym uświadomiłem sobie, że z czyśćca jest jedno wyjście i to jest wyjście do nieba.
że to już jest po tej decyzji, o której rozmawialiśmy tak. Na sądzie szczegółowym i nawet to chyba nie pamiętam, czy to Guardini pisał, czy kto, że najmniej szczęśliwy człowiek w czyśćcu jest bardziej szczęśliwy od najszczęśliwszego człowieka na ziemi. Bardzo mi to dodało skrzydeł i nawet sobie pomyślałem, że już chciałbym być w czyśćcu. A ty? Po trochu jesteśmy już. W tym sensie, że istnieje ciągłość pomiędzy doświadczeniem nawrócenia i doświadczeniem pokuty na przykład tutaj, a tam. Znaczy, my już to robimy. Dlaczego można się nie dostać do czyśćca? Dlatego, że można tak żyć, że to nie będzie potrzebne. Może okazać się, że to cierpienie, które było czyśćcem też w pewien sposób i to ono właśnie być może to cierpienie oczyszcza właśnie w jakiś sposób. Zakończy się, nie wiem, śmiercią, niebem, a może u mnie wyzdrowieniem. Mam takie poczucie też, że to życie, którego doświadczam w tym, no tak właściwie to nazwałam, tym czyśćcu, może właśnie ta moja droga siedmioletnia cały czas jest czyśćcem, jest ona bardzo piękna. A można tu przerobić czyściec? Ktoś umiera na raka w strasznych męczarniach i wszyscy, którzy na niego patrzą, mają takie wrażenie, że odpokutowuje winy całego życia w tym momencie. Ale to zależy, jak on to przeżywa. Dlatego, że samo doświadczenie cierpienia fizycznego nie jest zbawcze. Tylko przeżycie. Tylko to, co się z tym robi. Więc jeżeli on będzie to przeżywać tak, jak trochę jak pokutę, trochę jak możliwość ofiarowania swojego cierpienia za braci, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że on właśnie walcząc z tym cierpieniem, żeby ono go nie doprowadziło do nienawiści, do tych wszystkich rzeczy, do których może cierpienie doprowadzić, on w tej walce przeżyje walkę czyśćca tak naprawdę za wszystko to, co tam się działo. I dojdzie do tego stanu, w którym Bóg go chce mieć. Bo to jest istota. To znaczy, czyściec ma mnie doprowadzić do stanu, którym Bóg mnie zaprojektował i chce mnie mieć. Ja wiem, ja to wszystko, wiesz co, ja wiem, że już my gadamy o tym i cały czas do tego wracamy, ale po prostu, no, jakbym się strasznie chciał przyczepić, to bym ci powiedział, dobra, ale w czyściu człowiek dalej mam wolną wolę. Dlaczego jest tak zaprogramowana marionetka, że nie może już nie wybrać Boga, tylko już wybrał i koniec? No wybrał i koniec. No ale jak on mu się odwiedzi na przykład? Zdaje się, że struktura tamtej decyzji jest taka, że nie. A może tam po prostu czasu nie ma. Zasługujesz na niebo? Łudzisz się, że tam trafisz? A może ze strachu lekceważysz je, mówiąc: ależ tam będzie nudno. Wszyscy tacy święci. Szkoda życia na myślenie o niebie. Naprawdę, szkoda życia. Czy jesteś gotowy na śmierć? Chyba jestem gotowa na śmierć. A może nie? Nie wiem.